Chciałbym wam powiedzieć ostatnią taką prawdę, która już tutaj się przewijała wiele razy, ale która dla mnie jest jedną z takich chyba najbardziej fundamentalnych, gdyby ktoś pytał mnie o moją duchowość, gdyby ktoś pytał o to, co dla mnie w relacji z Bogiem jest najważniejsze, to jest właśnie to, że kiedy Bóg zabiera mnie na wędrówkę w głąb mojego serca, zabiera mnie na tę pielgrzymkę w głąb mojego serca, to jest takie miejsce w tymże sercu, w którym nagle okazuje się, że Go spotykam. I taki jestem zdziwiony. I mówię, ty tu byłeś? A on mówi, od zawsze tu byłem. Od zawsze tu byłem i na ciebie czekałem. Kościół uczy nas, że Pan Bóg zamieszkuje swoje stworzenie. Zamieszkuje je poprzez to, że podtrzymuje to wszystko w istnieniu. Jest taki przepiękny fragment w Księdze Mądrości, w 11 rozdziale, pod sam koniec 11 rozdziału, który mówi właśnie o tym, że Bóg wszystko, co istnieje, wzywa do istnienia. Trochę tak, jakby mówił, chcę, żebyś istniał, istniej, chcę, żebyś istniał, istniej, bądź, rozwijaj się, żyj, raduj się, Cejra, raduj się. I Bóg właśnie nie tylko zamieszkuje stworzenie w sensie wszystko poza człowiekiem, ale przede wszystkim chce zamieszkiwać człowieka. Chce zamieszkiwać nasze serca. I to jest Jego ulubione miejsce we wszechświecie. Twoje serce, bracie, siostro. Jest też takie miejsce w tym sercu, czy w twoim wnętrzu, w twojej duszy. Właśnie miejsce, które jest niepokalane przez grzech i słabość. Miejsce, które jest niepokalane w sensie takim, że nie zostało tam zniszczone. Nie został tam zniszczony ten obraz i podobieństwo. Gdzieś głęboko w nas. To zostało przykryte, to zostało zacienione, to zostało zniekształcone, może jakoś przez naszą słabość i grzeszność, ale nie zostało całkowicie zniszczone. Nie zostało całkowicie zniszczone. I to jest dobra wiadomość dla nas wszystkich, że nie jesteśmy puści, ale jesteśmy zamieszkiwani. Jesteśmy zamieszkiwani przez dobroć Boga. Każdy z nas, każdy z was. I bardzo chcę wam to powiedzieć, że jesteście właśnie chodzącymi tabernakulum, chodzącymi sanktuariami Boga. Bóg też zamieszkuje was. I trochę tak jakby ze wszystkich stron otaczała nas łaska. Łaska, która nas otacza, kiedy przyjmujemy zbawienie. Łaska, która nas otacza, kiedy się modlimy, kiedy przyjmujemy sakramenty, kiedy wychodzimy Bogu naprzeciw, kiedy pozwalamy Mu działać w naszych sercach. I łaska, która głęboko, głęboko w naszych sercach pozostaje nienaruszona przez grzech i słabość, ale udziela nam życia, istnienia. Ze wszystkich stron. Mistrz Eckhart to jest taki mistyk średniowieczny. Bardzo go lubię. Między innymi z tego względu, że nie został nigdy kanonizowany ani beatyfikowany, ponieważ to, co pisał, było tak trudne do zrozumienia i pojęcia dla współczesnych mu ludzi. Mistrz Eckhart właśnie pisze o tym, że Bóg jest jak kaptur mnicha. Kaptur, czy taka zewnętrzna część mniejszego odzienia. Taki szkaplerz, taki płaszcz z kapturem. I on mówi, że Bóg tak szczelnie okrywa
każdego z nas, tak się z nami utożsamia, tak się z nami jednoczy, że kiedy ktoś chce dotknąć nas, to musi też dotknąć Boga. Jeśli ktoś chce zranić nas, to musi też zranić Boga. I Bóg współczuje, współodczuwa wręcz każde to nasze cierpienie, każdy ból zadany nam przez innych. Nie pozostaje obojętny, ale chce być blisko. Chce być blisko. W swojej dobroci, w swojej miłości do nas chce być blisko, każdego z nas. Dla mnie ten obraz jest takim obrazem wielkiego bezpieczeństwa, daje ogromne poczucie bezpieczeństwa. Czyli, trochę zamykając tę tezę, właśnie, nie jesteście puści. Nawet jeśli myślisz i czujesz, że jesteś pusty, to jest w tobie miejsce, jest studnia, która czeka, aż zaczniesz kopać i popłynie z niej życie. Popłynie z niej radość, wolność, łaska. Drugi obraz, z którym chciałbym was zostawić, to jest obraz kolejnej mistyczki średniowiecznej, też nie kanonizowanej i beatyfikowanej. Ja mam do takich słabość. Nazywa się Juliana z Norwich. To była naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dzielna i mądra kobieta, która żyła zamurowana w celi przy kościele w Norwich. Wtedy to był standard taki, wiecie, dla nas to trochę może być szokujące i dziwne, ale w tamtym czasie ludzie takie rzeczy robili, nikt się temu nie dziwił. Ona miała, gorąco polecam wszystkim wam Objawienia Bożej Miłości. Objawienia Bożej Miłości. Jak się czyta te teksty, one powstały w XIV wieku, to się ma takie dziwne przeczucie i wrażenie, jakby się czytało bardzo współczesnego teologa, który pisze właśnie swoją refleksję na temat Boga i tego, jaki jest Bóg. Bardzo, bardzo ciekawe. Gorąco, gorąco wam polecam. Objawienia Bożej Miłości. I ona, tam jest mnóstwo różnych pięknych motywów i obrazów, ale jednym z nich jest taki obraz, w którym jednym z bohaterów jest groszek. Ponieważ to jest moja ksywka, ja szczególnie to lubię. I teraz tak, wyciągnijcie, czy ja robiłem z wami to ćwiczenie już, tak? Wyciągnij rękę przed siebie, dłonią do góry. Dłonią do góry i wyobraź sobie, że na tej dłoni spoczywa mały groszek. Albo kamyczek. Mały, mały, ale taki groszek nie ja, tylko taki... Nie taki mały groszek dzieciątko, tylko taki jak ze strączka. Zielony. Wyobraź to sobie. Ona miała taki obraz i takie widzenie, nie? I pyta się Boga, Boże, co to jest? Co to jest? A Bóg mówi do niej, to jest cały wszechświat. To jest cały wszechświat. I ona mówi, to jest perspektywa, jaką Bóg ma wobec stworzenia. I mówi, z tego wynikają trzy rzeczy. Pierwsza, że Bóg to stworzył. Druga, że Bóg to kocha. I trzecia, że Bóg się o to troszczy. Kocha, stworzył, kocha i Bóg się o to troszczy. Jej główna teza taka to jest, wszystko będzie dobrze, będzie bardzo dobrze i pod każdym względem. Że na końcu czasów Bóg uczyni wszystko bardzo dobrze i pod każdym względem. Taka wiara w jeden wielki happy end. Trochę nie wiadomo jak, ale Bóg ma tę moc, tak przynajmniej twierdzi ona, uczynić na końcu czasu wszystko bardzo dobrze. To taka dobra nowina dla was. Jeśli masz jakiś kryzys, doświadczasz trudności, pamiętaj, że jest nadzieja. Trzecie, z czym was chcę zostawić, to jest mój ulubiony psalm, psalm 23.
Pan jest pasterzem moim. Pan jest pasterzem moim, ja w to wierzę. I tak dalej, i tak dalej. Nie brakuje mi. Okej. Zobaczcie, że ten psalm mówi nam bardzo, bardzo ważną sprawę. Cały czas jakby idziemy w tym samym nurcie Boga, który jest obecny. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Prowadzi mnie na zielone pastwiska. Pozwala mi leżeć, tak? Ja już tak troszkę nie pamiętam tego tekstu dokładnie. Ale są tam takie trzy elementy. Zielone pastwiska, ciemna dolina i walka z wrogiem. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Kielich mój jest pełny po brzegi. To są takie trzy rzeczywistości, może, naszego życia, z którymi się często spotykamy. Pierwsza to jest właśnie doświadczenie takiego dobrego czasu. Zielone łąki, źródło wody. To taki postój, naprawdę pierwsza klasa. Postój pierwsza klasa. Na pielgrzymce, taka zielona łączka, woda zimna, Pepsi zimne, wszystko za darmo. Możesz sobie brać tego, ile potrzebujesz. Taka świadomość tego, że to jest miejsce, w które zaprowadził mnie Bóg. Że jestem w tym miejscu dzięki Jego dobroci. Dzięki Jego miłości. Drugie miejsce, o którym mówi ten psalm, to jest ciemna dolina. Bardzo lubię w tym psalmie, że on nie jest naiwny i nie zatrzymuje się tylko na obrazie takiej owieczki z maślanymi oczkami wpatrzonej w pasterza, ale jest też niebezpiecznie. Idzie się przez tą ciemną dolinę i tam są różne niebezpieczne rzeczy po drodze. To jest dolina śmierci, to jest dolina cienia śmierci. Tak mówi dosłownie ten tekst. Bardzo mocny obraz, że przechodzę przez jakieś doświadczenie śmierci, doświadczenie umierania i przechodzę przez tą dolinę bez lęku. Bez lęku przechodzę ciemną dolinę. Dlaczego? Ponieważ mój pasterz jest ze mną, a jego kij i laska. Komentatorzy Pisma Świętego mówią właśnie o Słowie Bożym. Są moją pociechą. I zobaczcie, że może w tej ciemnej dolinie jest ciemno i ja nie widzę pasterza, który idzie ze mną. Ale on ze mną jest. I przeprowadza mnie poprzez swoje słowo. I poprzez to, że ja jestem wierny temu słowu. Słowu, które powiedział. Słowu o miłości. Słowu, które daje moc. I mądrość. I w swoim życiu miałem taki moment, w którym powiedziałem sobie, że albo przejdę to sam, co mnie spotyka, albo przejdę z nim. Jakość jest odczuwalna, co najmniej. I tak jest też ze sytuacjami w twoim życiu. Masz do wyboru, możesz przejść je samemu, ale też możesz przejść je z nim. I trzecie to jest doświadczenie walki. Walczysz o coś, walczysz z kimś, doświadczasz różnego rodzaju zmagania wewnętrznego, decydujesz się na jakąś wartość i chcesz ją zrealizować. I Bóg wobec tej rzeczywistości staje razem z tobą, jest po twojej stronie. Dla mnie to było niezwykłe doświadczenie zrozumieć, na czym polega moc Boga, siła Boga. I to doświadczenie było, o, to super jest sprawa. Słuchajcie, Bóg Wszechmogący, On może zrobić wszystko. On jest po mojej stronie. I jeśli ktoś ma się tutaj bać, to ten, który mnie próbuje zniszczyć. Nie ja. Ja nie muszę się bać potęgi Boga. Bóg swoją potęgą chroni mnie. I mogę tego doświadczać na różne sposoby. To też jest ciekawe właśnie w tym psalmie, to, że właśnie ten naiwny taki obraz, że będzie lekko, łatwo i przyjemnie, jest zastąpiony realnym obrazem tego, że czasami jest lekko,
ale czasami jest ciężko i czasami jest walka, ale w tym wszystkim Bóg jest ze mną. I to jest to, co jest kluczowe dla zrozumienia tego, jak inne to jest doświadczenie. Czyli nie to, co mnie spotyka, się liczy, ale z kim, w towarzystwie kogo mnie to spotyka. Czy próbuję sam? I pewnie mamy takie doświadczenie, wszyscy. Że z tego no, wychodzi, no różnie wychodzi. Ale albo czy doświadczam i przechodzę przez to wszystko z Nim. W tym wszystkim musimy bardzo ważną rzecz pamiętać, że te trudne doświadczenia, one mają swój kres i koniec. Ciemna dolina, ona się kiedyś kończy. Pustynia jest etapem drogi, nie jest celem drogi. Trudne doświadczenie, nawet cierpienie, one nie są celem samym sobie. One wszystkie muszą służyć, czy są drogą, po której idziemy, drogą, przez którą przechodzimy. Pierwszorzędna jest łaska i najważniejsza w tym wszystkim jest łaska i Boża obecność, Jego działanie. Chciałbym, żeby podzielili się z nami pewnym eksperymentem nasi... Ale Sara, mówi się... Się słucha. Przepraszam, ja nie znam tego okrzyku za dobrze, ale bardzo was proszę o ciszę. Chciałbym, żeby podzielili się z nami tutaj eksperymentem. Witamy w naszym studio siostrę Olę Jaromin, zwaną Kojot, i brata Kubę Niedzielskiego, zwanego Niedziela, którzy Kojot z Niedzielą szli przez grupę i robili taką dziwną rzecz. Nie było to ciasto, ani nie było to przybijanie pęcherzy w trakcie marszu. Czy możecie nam troszkę powiedzieć o tym, co robiliście? Ja powiem coś głupiego, w sensie... Dobra. Dobra, w pewnym momencie, jak Romek mówił konferencję, ja wyciągnąłem chyba wachlarz i zacząłem wachlować Olkę. I Olka powiedziała, ty, ale to jest fajne! Zróbmy to doświadczenie z ludźmi. Chyba tak, bo właśnie, czy ktoś inny. To byłam ja. I po prostu my się zajmowaliśmy kochaniem ludzi. Ale dobrze, to było tak, że my byliśmy po prostu taką świętą trójcą. Wcieliliśmy się w Pana Boga. Niedziela Kuba, Niedziela był ten Panem Bogiem. Ojcem kochającym, wszechmocnym i wszechwiedzącym, a ja byłam Jezusem i jeszcze mieliśmy Ducha Świętego przez jeden moment. I po prostu zajmowaliśmy się, wykrywaliśmy w grupie ludzi otwartych na Bożą obecność. Podchodziliśmy do nich i usługiwaliśmy z miłością. Wszystko to było za darmo, bezinteresownie. Tak po prostu z miłości, tak jak Bóg nas kocha. No i to, a co konkretnie robiliście? No to wszystko zależało od potrzeb ludzi, więc tak jest. Na początku próbowaliśmy tak z zaskoczenia dać komuś cień, nie? Wiadomo, słońce, praży, wiele porażeń, więc pach. Przychodził pierwszy cień. Bo w postaci parasola. Potem tak sobie, idąc za interpretacją Słowa Bożego, w lekkim powiewie przychodzisz do mnie, więc wyciągaliśmy wachlarzek i leciał lekki powiew po zmęczonej twarzy. A jak już mieliśmy dwa wachlarzyki, bo nam się udało skombinować jeszcze drugi, to z dwóch stron i to był już trochę mocniejszy powiew. A potem miłość Boża się rozlewała jeszcze bardziej i udało się nam zorganizować mokrą chustę. Więc mokra chusta służyła do chłodzenia zmęczonych części ciała, tej górnej części, przede wszystkim tej szyi, twarzy, ramion, tak żeby doświadczyć takiego odprężającego chłodu. No dobrze, ale to było tak, to rozumiem, że to chodziło po prostu o to, żeby okazać miłość, tak? Tak jest. I zobaczyć,
bo to był ten moment, ta konferencja była o tym, jak żeby przyjmować Boga za darmo i że często jakby problemem jest to, że nie potrafimy przyjąć tego Boga, tych Jego darów całych. I sprawdzaliśmy, jak to jest. Znaczy, żeby było jasne, my nie robiliśmy tego, żeby testować ludzi, ale bardzo fajnie powychodziły różne reakcje na przyjęcie takiej bezinteresownej pomocy, takiej no naprawdę kompleksowej niemalże, jeżeli mówimy o warunkach pielgrzymkowych, od współpielgrzymów. I reakcje były bardzo, 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 bardzo różne. Jeszcze na początku nie odkrywaliśmy się, że jesteśmy Bogiem, tylko w trakcie okazywało się, że ta cała przyjemność i ta cała atmosfera, no to właśnie spotykana jest w takiej bliskiej obecności naszego Pana Boga. No i właśnie te reakcje były bardzo, bardzo różne i nimi byśmy chcieli się z Wami podzielić też. Słuchamy, właśnie jestem najbardziej ciekawy tych reakcji. Jak to się działo? Jaka jest reakcja człowieka, który ma przyjąć coś za darmo? No więc tak, każdy z nas chyba ma, znaczy każdy z nas miał inną reakcję. Ja też miałem inną reakcję, kiedy ktoś mi chciał okazać wtedy w tym czasie pomoc. Ale tak, miałem wrażenie, że takim najczęstszą reakcją było: nie trzeba, dzięki. Nie potrzebuję. Tak, to było najbardziej popularniejsze. W sensie niektórzy też przez chwilę w takim błogostanie trwali, powiedzmy, jedną minutę, a później włączała się blokadka. Tak jakby ktoś im mówił: już koniec, już nie zasługujesz na więcej, już koniec. No i słyszeliśmy, że na przykład mówią: no to już dzięki, już oddajcie mi plecak, niech ktoś inny teraz, niech komuś innemu będzie lepiej. No i na takie różne reakcje reagowaliśmy. Stanowczo: szara asertywność. Nie! My chcemy być jeszcze z Tobą, przyjmij nas. I oczywiście rzucaliśmy różne cytaciki z Pisma Świętego i tak się wcieliliśmy mocno w tego kochającego Boga, który bardzo pragnie być, że wystarczy łaski dla wszystkich i żeby trwać w tym momencie, żeby nie zastanawiać się nad tym, czy zasługuje, czy nie, bo nigdy nie zasługujemy. I żeby po prostu być i cieszyć się i przyjmować, że największym szczęściem dla nas Boga jest właśnie trwanie w tej obecności i w radości. Czyli chodziło o to, że ludzie generalnie, my pielgrzymi, reagowaliśmy w taki sposób, że kiedy już było tak, to, no to zaczynaliśmy się skupiać na czymś innym niż to, czego doświadczamy teraz, tak? No, dokładnie tak. Ja to bardzo wyraźnie zobaczyłam. No tak, ale znaczy, tak jak ja o tym myślałem, to nie da się stworzyć jakiejś reguły, bo każdy inaczej reagował na tą miłość, nie? Były też takie osoby, które nawet widząc to, co się dzieje, mówiły: ojej, ja też bym tak chciał. I czasem one pozwalały sobie być ze sobą, po prostu aż my już się zmęczyliśmy, nie? No sorry, jestem tylko wcielonym Bogiem. No, więc jakby przychodziło zmęczenie i ja już sam czułem, że dobra, no teraz jest postój, nie? I też były osoby, które rzeczywiście pozwalały być ze sobą tak do końca. Choć często, no, jakby duże grono osób pytało się, nie? Przez różne tam kwestie dochodziło do tego, że no już w jakiś sposób koniec. Może ja cię powachluję, albo właśnie, tam jeszcze ktoś jest inny. Taka wymiana, to było bardzo często. To teraz ja potrzebuję parasolkę, to teraz ja wezmę twój plecak, to teraz ja właśnie powachluję, pozmoczę ci chustkę i to... Takie i to odpłacić, nie tyle zasłużyć, tak. To już odpracować. Trochę. Dokładnie tak, więc my Bóg mówiliśmy, że już wszystko zostało odkupione, że już nie musisz się o nic martwić, że po prostu masz być w tej chwili, w tym momencie i brać i cieszyć się tą obecnością Bożą. Ale ja jeszcze chcę to powiedzieć do tej reakcji, do tej granicy przyzwoitości, nazwijmy to. Jak dochodziliśmy, czyli każdy tam miał ją krótszą lub dłuższą. Kiedy już było dobrze, to może ktoś inny, albo to może ja teraz zrobię ci to samo. Jak tak właśnie informowaliśmy, że nie musisz, że właśnie wystarczy naszej miłości dla wszystkich, że nie martw się o innych, że teraz skup się na braniu, to myślę, że większość pielgrzymów wchodziła w to. Takie bycie tu i teraz i takie bycie w radości. Właściwie chyba większość osób mówiła, że jest im bardzo dobrze, błogo, że są szczęśliwi. I to były wszystko, te wszystkie cechy i te uczucia, które mieli, to właśnie tak jakby... No, nie tak jakby, tylko ja na przykład tak odczuwam, jak jestem na modlitwie i mam poczucie, że właśnie ta Boża obecność jest blisko.
Jest to odpoczynek, strasznie... odpoczynek w bliskości. Dokładnie kogoś, tak, i to było strasznie piękne. I taka, nawet fajne było takie, jakby były też takie osoby, które potrafiły tym rzeczywiście się tak ucieszyć. Do tego stopnia, że to wywoływało taką radość, entuzjazm, takie jakby to było rzeczywiście takie charyzmat Ducha Świętego, który przychodził z darem pocieszenia. Dokładnie tak. I jedna siostra nawet po prostu się zaczynała tak śmiać, że nawet Bóg się zaczął śmiać. I tak sobie szliśmy razem i się śmialiśmy. I to było też takie piękne. Był też taki moment, kiedy podchodziliśmy na przykład do kogoś, kto miał ciężar taki większy, to znaczy tubę. Wtedy najczęściej to było ciekawe, nie? Że ja to tak trochę jakby porównałem z sobą, nie jako facet, że kiedy ktoś mi zaczyna pomagać, to ja mam taki dyskomfort, że mam poczucie, że aha, ja sobie teraz nie daję rady. Ktoś przyszedł i teraz, ale obciach. I rzeczywiście jakby kolejne osoby, ty umierasz, to może wezmę od ciebie to, nie? Wyglądaliśmy jak jakaś ekipa z medyka trochę. Tak, 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 nie? Wszystko dobrze, czy może pomóc? Więc jakby tak, czasem wzbudzaliśmy litość, nie? Jednak. Że to jejku, o co coś tutaj mu się dzieje. O Boże, on chyba umiera. I to było takie fajne, że rzeczywiście każdy reagował inaczej i też każdy widząc tą miłość drugiego, znaczy miłość okazywaną drugiemu człowiekowi, też inaczej reagował. Jedni z litością, że jejku, co tutaj ci się dzieje. Inni, o ja też bym chciał. Jeszcze inni sami też chciał robić. Tak, tak. Sami wyciągali wachlarze, sami wyciągali jakieś swoje chusteczki, które gdzieś tam zwisały z plecaków, moczyli i kładli na szyjach, czy tam na spoconych, czy tam no właśnie na zmęczonych głowach innych braci i sióstr. No. Tak, to był bardzo jasny znak, że miłość budzi miłość. No i też jakby, Ola, jak ty się czułaś? Jak ty się czułaś będąc Jezusem? No więc właśnie dla mnie to miałam bardzo dużo różnych przemyśleń i przede wszystkim sama doświadczyłam tej miłości i stąd w ogóle doszedł do mnie pomysł, żeby innymi się z tym podzielić. I muszę wam powiedzieć, że najbardziej lubiłam być Bogiem w momencie, kiedy był najgorszy skwar i najgorszy etap, kiedy nastawiałam się na największy kryzys, bo wtedy właśnie to skupianie się na miłości i na takim usługiwaniu innym i na takim odkrywaniu tych potrzeb kogoś i bycia z tą osobą sprawiało, że odciągałam się i nie skupiałam się na tym trudzie. I po prostu całe te etapy, najgorsze na świecie, przynajmniej które tak myślałam, że będą wyglądały, spędzałam po prostu z uśmiechem na twarzy, bo ja nie potrafiłam się tam nie uśmiechać, bo było naprawdę wspaniale. Kuba, to jak się czułeś, powiedz? Ona powiedziała, to teraz... Jeszcze tylko powiem, że jednak mam też refleksję, że bycie Bogiem jest strasznie męczące i też odkryłam, jakby mogłam dzięki temu doświadczeniu bardziej zrozumieć tą Jego wszechmoc, potęgę i siłę. Bo On tak umie do wszystkich naraz, jak my potrafiliśmy w jednym momencie do jednej osoby. No, no. Ja tak jakby widzę takie dwie płaszczyzny, nie? Że z jednej strony jestem Bogiem i pomagam, ale z drugiej strony też jestem człowiekiem i mam swoje potrzeby. Więc ja osobiście czułem coś takiego, że kiedy pomagałem innym, to czułem, że ten etap był fajny. Rzeczywiście mijał mi bardzo tak sympatycznie i nawet się mniej męczyłem, niż jak szedłem i byłem skupiony na kolejnym kroku, na tym, że pięta mnie boli, że tutaj biodro mi jakoś tam doskwiera, że poce się i w ogóle, tak? To no, trzymałem plecak kogoś, wachlowałem go, co chwilę tam przesuwałem się z jednej strony na drugą, ale to dawało mi tyle radości, nie? Że mówię, Bóg nie ma potrzeby dawania, takiej potrzeby, jaką my mamy, ale jeśli ma pragnienie, to pragnienie zaspokojone. Tak sobie myślałem, że kurka, ale on musi być zasmucony w jakiś sposób, tak ludzki sposób, zasmucony, kiedy ja mu mówię nie. Kiedy ja widziałem ludzi, że nie, dzięki. Tak sobie mówię, kurka, szkoda mi. Chciałem pomóc. Znaczy mówię, to jest taka moja na pewno też ludzka potrzeba pomagania, nie? Po to też zostałem jezuitą, żeby pomagać, ale kiedy
czułem, że nie, a Bóg ma takie pragnienie, żeby pomagać i być dla kogoś wsparciem. Zobaczyłem takie... Tak, właśnie te słowa, że dzięki, już nie potrzebuję. To było takie... dokładnie to samo odczuwałam, co brat Kuba powiedział. Chwila na założenie tapek teraz. Bardzo wam wszystkim dziękuję i na koniec chciałem poprosić, żeby Kuba opowiedział bajkę. I to będzie koniec już. Już całkiem koniec, ostatnie. Ja tę bajkę chciałem powiedzieć na początku, ale się zestresowałem i zapomniałem, więc opowiem ją na końcu. Więc wyobraźcie sobie taką opuszczoną wieś. Taką wieś, gdzie rzadko kiedy ktoś dojeżdża z zewnątrz, ludzie sobie sami żyją. I tam do tej wsi było zapowiedziane, że przyjedzie taki bardzo słynny taki ksiądz, który bardzo wiele fajnych rzeczy robił. Uzdrawia, tam leci po prostu, jest mega konferencjerem, no taki John Bashabora i Adam Szustak w jednej osobie. No i teraz on miał przejechać do tej wsi, no i wszyscy zaczęli na niego oczekiwać. I w tym oczekiwaniu spisywali różne pytania, rzeczy, które ich nurtowały, ponieważ naprawdę nikt tej wsi nie odwiedzał, więc lista pytań była bardzo długa. No i w pewnym momencie, kiedy on już przejechał tego dnia, sala była napełniona ludźmi, poustawiane krzesła, stół dla zacnego gościa. On zasiadł za tym stołem i siedział. Wszyscy mieli byli dużo napięciu, nie wiedzieli jak zacząć, więc on sam na początku zaczął się bujać. Na lewo, na prawo. I tak pomału jedna osoba od drugiej tak samo zaczęło się bujać. On potem zaczął mruczeć jakąś taką znaną melodię. I tak jedna po drugiej osobie tak samo mruczały tę melodię. Po pewnym czasie zaczął też śpiewać piosenkę, znaną w tym rejonie dość bardzo. I tak po kolei jedna po drugiej osobie zaczęły też śpiewać tę pieśń. Kiedy już tak wszyscy śpiewali, bujali się, on nagle wstał i zaczął tańczyć. I tak jedna po drugiej osobie włączały się do tego tańca. Ten taniec trwał dłuższą chwilę, aż wszyscy się zmęczyli. I kiedy ponownie usiedli do stołu, ta zacna osoba po raz pierwszy tego wieczoru przemówiła. To zdanie brzmiało w ten sposób. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wasze wszystkie pytania. I tak wieczór się skończył.